Cześć, pomyślałam, że go wezmę, żeby nie chodził, nie przeszkadzał. A kto ostatnio wylał całą szklankę wody na parapecie? Kto wylał? Panciu krzyczał. No krzyczał na koteczka. Teraz se pójdzie. Jak znam życie. Ej, wiedziałam. Wszystko tak jak być powinno. Mam kawę, mam książki. Tu jeszcze dwie powinny być. Dzień dobry, cześć i czołem. To ja, Anka. I zapraszam na podsumowanie grudnia. Bo już mamy styczeń. Już nawet przeczytałam co nieco w styczniu. Więc jak zwykle jestem po tyłach, ale... Ale co tam, łyczek? Chciałam się przywitać i w ogóle jestem taka naładowana do pracy. Bo pierwszy raz, odkąd zaczęłam wrzucać film... Tam w ogóle ktoś mi da... Czekajcie. Już zawsze ze mną jest mój Dyson. No, gotowe. Ładnie czeka. Chciałam się tylko pochwalić. I jeżeli będę nad wyrost energetyczna, to będzie zapewne wina właśnie tego, że po raz pierwszy mój filmik osiągnął 1000 wyświetleń. I to mój pierwszy filmik, który jest o książkach. Ja jestem tak ogromnie szczęśliwa, zadowolona, wdzięczna, naładowana energią, że ja bym teraz tylko nagrywała, ale kto to będzie montował? Bo jak ja już chyba kiedyś mówiłam, że na początku było tak, że strasznie cieszyło mnie i kręciło mnie montowanie. Nauka programu, to wszystko jak technicznie przebiega. Na początku wszystko było problemem. Na przykład jak wyciąć klatkę z filmiku, żeby zrobić miniaturkę sobie. Na przykład coś takiego było dla mnie problemem, musiałam się dowiedzieć, nauczyć i potem to wykorzystywać odpowiednio, to. A teraz jest na odwrót, bo wtedy odezwanie się do kamery wtedy było dla mnie stresem. A teraz gadanie do kamery o książkach, bo w ogóle, no. A za to jakby montować się trochę nie chcę, więc no. No nie dogodzisz człowiekowi, no zawsze coś. Ale ten filmik to ma być podsumowaniem mojego czytelniczego grudnia. Ja zaznaczam, przynajmniej wobec, wiecie, mam troje dzieci, więc nie czytam po 15 książek w miesiącu, niestety, mimo że bardzo bym chciała. Dodatkowo dzieci miały przerwę świąteczną, więc te moje kochane pociechy i moje bąbelki były ze mną. I no... I tak tego czytania nie było za dużo. Ale też czytałam dość grube pozycje. Tu są jeszcze dwie książki, których nie mam, bo jednej w ogóle nie mam i dobrze, że jej nie kupiłam, a drugą pożyczyłam, więc będzie okienko. W każdym bądź razie chodzi o to, że nie przeczytałam może nad wyrost dużo, ale były święta, były inne aktywności. Nie ukrywam, że w ogóle ostatnio wkręciliśmy się całą familią i oglądamy anime One Piece'a. Jesteśmy na chyba 280 odcinku, więc ja dołączyłam niedawno, bo wcześniej dzieciaki sobie same oglądały, ale może o One Piece się wypowiem na końcu filmiku, bo może nie każdego to interesować. Jednak przede wszystkim mam nadzieję, że osoby, które mnie oglądają, które doszły ostatnio, bo wiecie, ja tak na filmiku dostawałam maksymalnie jedną nową subskrypcję, nie? Jedną, dwie, o trzy to już w ogóle. A teraz nagle przyszło chyba ponad 10 albo 15 to są fizyczne osoby, które klikły, że chcą moje filmiki, wiecie, nie? To jest radość niepojęta. Ale jest drugi punkt tego wszystkiego, bo chyba odchodzą osoby, które oglądały moje filmiki sprzątające. Ale nie bójcie się, na pewno będzie vlog, na pewno będę w nim też coś sprzątać, bo moje życie to jest 70% sprzątania, więc jeżeli chodzi o takie domowe obowiązki. Dobra, przejdźmy do książek, tych książek, które udało mi się przeczytać w grudniu. Idziemy po kolei. Że ja pamięć mam strasznie słabą, Goodreads mnie ratuje. Dobrze, zatem jedną z pierwszych książek, jaką w grudniu przeczytałam, to była Rudware. Ja ją czytałam też we vlogu, więc wy na pewno jesteście troszeczkę, jeżeli ktoś oglądał, to jest poinformowane, a jeżeli nie, no to moi drodzy, o czym tam mamy? No mamy o młodej dziewczynie, która zaczęła pracę jako niania i znalazła się w pewnym domu, opiekowała się dziećmi. Jest to kryminał z taką nutką mrocznego akcentu, bym powiedziała. Mhm.
I to mi się chyba w tym wszystkim bardzo podobało, że wszystkie sytuacje, jakie się w tym domu działy, jakie wynikły tam, wpłynęły tak na to, że ja w to wszystko zaczęłam wierzyć. Że te takie, no można powiedzieć delikatnie nadprzyrodzone elementy tej książki, ja w to uwierzyłam, mimo że wszystko potem jest pięknie wytłumaczone. Oczywiście ja często daję się dobrej książce prowadzić za nos, więc nie odgadłam. I bardzo dużo było takich elementów, które mnie zaskoczyły w tej sytuacji. Ano, w ogóle tego domu, tej naszej głównej bohaterki, jakby problem jest taki, że ona została zatrudniona i od razu została sama z dziećmi, więc taka trochę niefajna sytuacja, do tego bardzo nowoczesny dom, w którym była razem z tymi dziećmi, no można powiedzieć, ją przerósł. I wynikły z tych wszystkich komplikacji, z tych sytuacji wynikały bardzo ciekawe rzeczy i zakończenie w ogóle. Ja już chyba mówiłam we vlogu, bardzo interesowałaby mnie opcja, że to, co wydarzyło się na dosłownie ostatnich kartkach, chciałabym wiedzieć, jaka była reakcja głównej bohaterki, bo mam nadzieję, że się o tym dowiedziała. Tak więc jakby uważam, że to był naprawdę dobrze napisany kryminał. Byłam szybko wciągnięta, naprawdę był moment, kiedy się troszeczkę bałam, więc no jakby super, super, o to mi chodziło. I to było, ta książka była odpowiednio gruba, odpowiednio napisana, ciekawa. No, miało wszystko, to tam grało, było napisane fajnie, łatwo. Nawet ta główna bohaterka mi się podobała, naprawdę jej nie była taką głupią bohaterką, bo to jest irytujące. I mimo, że nie wpadła na pewne rzeczy, no to podsumowując, nie zdradzając już więcej, zakończenie było fajne. No, fajne, fajne. Jak ja się nie domyślam, to zazwyczaj jest fajne. No, jeżeli ja przewidzę, co się stanie w książce, to ta książka jest daremna. I przede wszystkim chyba urzekło mnie właśnie to, że dałam się wciągnąć w ten klimacik, w ten mrok, w tą zagadkę, w tą niepewność, w ten strach, jaki czuła ta bohaterka. Ja te emocje czułam czytając. Jestem miło zaskoczona tą książką. Jestem bardzo zainteresowana innymi pozycjami tej bohaterki, autorki. Wprawdzie jestem po przeczytaniu świeżo. Wczoraj wieczorem skończyłam? Tak, wczoraj wieczorem skończyłam drugi tom, ale będę drugą powieść tej bohaterki, tej autorki. Jestem na świeżo i troszeczkę mniej mi się podobała ta druga książka, ale nie będę tutaj się wypowiadać. Chyba na vlogu coś o niej powiem. I na pewno w podsumowaniu stycznia, bo tą książkę przeczytałam już w styczniu. No, kurczę, te pod kluczem była, bardziej do mnie trafiła, o tak. Ale to może być tylko moja opinia, ja zachęcam, naprawdę? I tak, przeczytałam te pod kluczem i zaraz potem przeczytałam Agatę Christie, tom drugi. Morderstwo na polu golfowym. I tu mamy kryminał, tak? Pod kluczem też było kryminałem. Szczerze powiedziawszy, mniej mi się to podobało. Było to na tyle szybka lektura, więc to też nie było tak, że się zmusiłam, żeby to przeczytać, bo finalnie byłam zainteresowana tym, jak się to rozwiąże. Bo oczywiście tu non-stop mieliśmy takie zagadeczki dodawane do historii i tylko tu nie było emocji. O, w tej książce. Tu była zagadka, intryga, taki nurt typowo detektywistyczny. Ja nawet nie będę mówić, o czym to jest, bo po prostu mamy naszego głównego bohatera, narratora, z którym prowadzimy to. No mamy morderstwo i jakieś takie szczątkowe informacje i płyniemy z tą historią, ale takie to było trochę zawiłe, trochę mnie denerwowały te francuskie imiona, to jak się nie mylę, było wszystko we Francji? Czy ja już w ogóle, bo ja bardzo dawno to czytałam. Jakby nie wiem, czy to, że tą książkę odbrałam dość tak, przeszłam przez nią i nie urzekło mnie to. Brakowało mi przede wszystkim w tej książce emocji. Nad tą książką trzeba się bardzo skupiać. No i idziemy krok za kroczkiem, za każdą jedną
podpowiedzią, za każdym jednym dowodem. I no, nie ma tu emocji. Nie zżyłam się, nie przeżywałam tego. Morderstwo było takie bardzo wszystko takie suche. I było to zagmatwane. Ta historia, tak krążyliśmy w tych, między tymi bohaterami. Ja uważam, że te książki są pięknie wydane. Jestem trochę taką sroczką okładkową. I no, jak widzę u kogoś cały szereg tych tęczowych książek Agaty Christie. Podobno książki z tą drugą panią detektyw, jak ona tam była. Nie pamiętam, gdzieś tu sobie napiszę najwyżej, bo oczywiście moja pamięć szwankuje. Że podobno tamte są lepsze. I ja lubię się bać. Ja na przykład bardzo cenię sobie książki typu Hyperion, gdzie potwór mnie przerażał, tak? Bardzo sobie cenię te Pod kluczem, gdzie nasza główna bohaterka nie potrafiła się odnaleźć w tym domu i w pewnym momencie sama zaczęła wierzyć w to, co gdzieś tam w tej głowie jej się ubzdurało i to wszystko było tak przekazane, że ja to też czułam. Ja też była, ja chyba mówiłam o tym, był jeden moment, kiedy ja byłam sama w domu i to czytałam i po prostu, no, zadziałało, nie? A tu tego nie było. Tu byłam detektywem, albo śledziłam detektywa, próbowałam to odgadnąć. Szłam kroczek za kroczkiem, przeczytałam, ale na teraz, na już, opanowałam się trochę, tak mi się wydaje, z tym szaleństwem zakupowym. Okej, dostałam na podchodnikę dużo książek, ale jakby staram się powściągnąć swoje takie, że o, piękna książka, chcę ją przeczytać, bo jakby te, samo piękne nie wystarczy, one muszą być angażujące. I tak jak myślałam, że o, to będę się zbierać, Agaty Christie, będę czytać, no wiecie co, to ja sobie chyba wolę uzupełnić Wiedźmina, albo w końcu kupić kolejne tomy Pierwszego Prawa, jeszcze nie czytałam, albo Eriksona. No idę w innym kierunku. Tak mnie to... To nie jest zła książka. I wielu osobom może jakby ten taki detektywistyczny styl podobać. To bardziej mi książki Maxa Czornaja o tym całym detektywie Deryło. Tam też jesteśmy z detektywem, też śledzimy, też szukamy poszlak, żeby... Ale no tam to było też trochę trochę za mocno wręcz napisane, ale tam dodatkowo były te aspekty takie realistyczne i to wszystko wpływało na emocje, na to, jak to czuliśmy. A tu nie było emocji w ogóle. Nie czułam się związana z nikim. W ogóle ten grudzień, tak widzę, słabo, 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 a potem będzie budu. Dobra, dalej. Po Agacie Christie przeczytałam Belladonnę. Tu ją pokażę, bo to jest książka, której fizycznie nie mam. Nie zakupiłam, a dobrze, bo była ślicznie wydana, więc gdzieś tam miałam ją w koszyku, gdzieś tam na Empiku, z myślą, że może na święta, ale nie. Przesłuchałam ją finalnie. I też tak mnie to... Trochę mi główna bohaterka wkurzała. Ja chyba też mówiłam o tym na vlogu. Była taka niekonsekwentna. Tak naprawdę szybko szło się domyśleć, że ta główna bohaterka jest, nie główna bohaterka, kuzynka głównej bohaterki jest podtrowana, bo wszystko się wokół tej Belladonny, czyli tego kwiatu trującego, czy tam owocu trującego kręciło. Tu, zapomniałam powiedzieć, że cały ten aspekt Pod kluczem z tym ogrodem tam. Też fajne to było, bardzo to było takie creepy i o to chodziło. A tu jedynie podobała mi się postać śmierci. Śmierć, on był śmiercią, to był mężczyzna. Nie domyśliłam się oczywiście, że on się pod inną postacią pokazywał bohaterce. Było to takie, ja nie wiem, jak to zaś mam opisać. Były tam plot twisty. Czyli gdzieś tam tor historii zawracał, zmieniał się, sam początek, sam pomysł był fajny. Ale zważając, że jakoś ta dziewczyna tak nie wiem, no zdała sobie sprawę z jakiejś tam poniekąd swojej mocy, ale nie brnęła w to za bardzo. Jakieś tu ochy, achy, sukienki, tak naprawdę nie była zdecydowana, czego chce w życiu na początku. Jakoś mnie to nie urzekło. W ogóle nie wiem, czy chodziło o tą główną bohaterkę, jakieś te właśnie te suknie, ta jej odwaga, w sensie, że tutaj ta kuzynka umiera, ona nagle jakąś odtrutkę ryzykuje, podając to praktycznie umierającej nastolatce też.
było parę takich aspektów, że coś mi tam nie grało w tej historii. Jakby ciąg logiki trochę był taki naciągnięty. No, nie mogę powiedzieć też, że to była zła książka, ale no, wiecie co, w ogóle mam jakoś tak pecha do tych głównych bohaterek, bo zarówno Belladonna mnie wkurzała, no a ta tu to już mnie w ogóle wkurzała, Paige, nożna boga, dziołucha, no, oczywiście, nie uwierzyłam w to, że została zdradzona przez, nie powiem kogo, żeby nie zaspoilerować. Troszeczkę nie rozumiem fenomenu tych książek. Jak już mówię tutaj już tak chyba w ogóle o łącznie wszystkich czterech tomach. Bo przeczytałam cztery tomy, to są cztery tomy, które aktualnie możemy zdobyć i kupić i nie ma nic więcej. Tu na pewno, bo ciekawi, jakby cały świat jest przedstawiony, jest ciekawszy, szerszy. Właśnie zdałam sobie sprawę, że tak de facto ja przeczytałam dość średnie książki w grudniu. Tak jak teraz ciągle wypowiadam się, to ta kaseta, no te Pod kluczem zrobiły na mnie w miarę wrażenie. Nie bardzo. Ja i tak uważam, że to jest na przykład dużo lepsze niż Dwory. W ogóle bez dwóch zdań. Tu ten mrok, beznadzieja, ten świat, potwory, jasnowidze, klany, czy nie wiem jak to inaczej nazwać i jakby to wszystko jest takie brutalnie namacalne, realne i nie mogę ująć tej książce, że był klimacik i był on konsekwentny. W dalszym ciągu pierwszy tom podobał mi się najbardziej. Pierwszy tom był bardzo tajemniczy. My tak mało wiedzieliśmy i to wszystko było tak dawkowane zarówno o tym, ile na naszą bohaterkę stać, na ile ją stać, na to, jak jej moc gdzieś tam w gniei kwitła, ona się rozwijała, tak to już po prostu dużo wiemy i zaczynają się takie intrygi, kombinactwo i bardzo na przykład wkurzało mnie takie drobne rzeczy, czyli nasza bohaterka, było wiadomo, że ona jest chora, potem się okazało, że miała okropne zapalenie płuc i ona się ciśnie do takich rzeczy, jak wiadomo, że kuźwa, ledwo potrafi ta dziełucha na nogach stać, no cholera jasna. A ona się po prostu w jakiejś intrygi, w tym całym domino, oczywiście ni stąd, ni z owąd się ktoś pojawia, z nią będą współpracować. No już ten aspekt tego, że się da złapać, to już po tym, jak była torturowana w okrutny sposób. No działa, nie! Jakby pewne zabiegi w fabule są tylko po to, żeby coś się działo, żeby w momencie, gdy bohaterka, będąc w jednym punkcie, gdzie to wszystko się działo, nagle jest zupełnie gdzieś indziej, nie ma już tej takiej hierarchii, w której gdzieś tam się obracała, dzięki czemu znała całą sytuację, tak tu nagle pojawia się w innym miejscu, nic nie wie i poniekąd daje się kuźwa złapać, żeby się jakby odnaleźć w sytuacji, no ale pomijając aspekt, że cały czas była chora, czyli jej moc też cierpiała na tym. No i jakieś to takie wszystko. Oczywiście, no tutaj w końcu była z tym naczelnikiem. Nie zrobiło to na mnie żadnego wrażenia. Bo było widać, że jej do siebie ciągnie i takie jakieś zaprzeczanie, standardzik, nie? Jakby w ogóle to... No gdzieś tam może rzekoma zdrada, która nastąpiła w tej książce, gdzieś na początku mnie zaintrygowała, ale potem skończyło się jak się skończyło. Jest tu troszeczkę taka zrobiona furteczka do tego, że się rozkręci na całego, że będzie no chyba wojna, tak? Się w tym świecie tam wydarzy. Ja chyba, jeżeli wyjdzie kolejny tom, nie będę szła w to dalej. Jakoś mnie to... No tak jak mówię, pierwszy tom, cała ta sytuacja z łapaniem jasnowiców, zamknięciem z ich... To wszystko wtedy, ta hierarchia tam, no to tam miało taki jakiś sens, ta ucieczka, czy przygotowania do tego. Potem się zrobiła zupełnie inna historia z tego wszystkiego. Nawet nie będę, bo jakby musiałabym opowiedzieć fabułę wszystkich czterech tomów, a szczerze powiedziawszy, zaczyna mi się to w ogóle zlewać. Kiedy, co i bo już jakby w ogóle pierwszy tom już dość dawno przeczytałam. I no, nie powaliło mnie to. Choć i tak, tak jak mówię,
klimacik tu był, gdzie na przykład w Belladonnie w ogóle się nie zaangażowałam. W ogóle poza fragmentami, kiedy pokazywał się śmierć, tak było wszystko... Więc... Co mam wam powiedzieć? Ale potrafię zrozumieć, że te książki, ktoś w nich coś więcej odnalazł. W sensie, że się bardziej zaangażował. Może był mniej wnikliwy albo bardziej pobłażliwy dla głównej bohaterki i wtedy ja jakby po pierwszym tomie, który mnie tak bardzo zaangażował, oczekiwałam bardzo dużo. I z każdym kolejnym tomem zawodziłam się. Moi drodzy, coś, na co warto rzucić okiem, czyli Droga Królów, Archiwum Burzowego Światła, to pierwsze. Cudo, cudo. Tak jak mówiłam, Sanderson nie zawiódł mnie, żonglował moimi emocjami, uczuciami. Bardzo szybko się wciągłam w tą książkę. Był bardzo łatwy próg wejścia w ogóle w nią. Tak jak mówię, w ogóle w czas żni, czy w ogóle w tą historię tutaj, pierwszy tom bardzo ciężko mi się było wgryźć i jakby przejść przez to wszystko, załapać, zajarzyć, potem już spoko i każdy kolejny tom przez to już, przez to pierwsze takie przebrnięcie był znośny od razu. Ale to w ogóle jakby nie ma co porównywać. No nie ma co porównywać zaangażowania, mojego zaangażowania, jakie powodowała ta książka. No nie umiałam tego odłożyć. Były to takie fragmenty, że albo się śmiałam, albo chciało mi się płakać. No... Świat stworzony. Bohaterzy. Dogłębni. Ich decyzje uzasadnione. Tajemnica. No... Ja nie wiem, jak to wytłumaczyć. Mamy tutaj w naszej książce praktycznie cały stworzony świat. I biegniemy tutaj głównie nurtem trzech bohaterów równolegle, którzy tak de facto przez większość książki w ogóle się nie spotykają. Ale każdy wątek tych bohaterów jest na tyle różny, pokazuje nam zupełnie inny aspekt świata, w którym żyją. Tak jak u Kaladina jest ciężko. I on chyba przeżywał naprawdę taką ciężką depresję. I w sumie się nie dziwię po tym wszystkim, co go spotkało. Przeszedł on bardzo długą drogę i fajnie to wszystko było tak uzasadnione, co wpływało powoli na jego zmianę decyzji, jak inni ludzie na niego wpływali. No i oczywiście ten aspekt magiczny, gdzie był przede wszystkim na początku pokazany u Dalinara, naszego króla. Tam w ogóle w całym tym wątku właśnie Dalinara poznajemy bardziej wyższą sferę, można powiedzieć. Zupełnie co innego niż tutaj, gdzie podążamy za naszym Kaladinem, który jest niewolnikiem. A zupełnie inny aspekt prowadzi Shallan, która można powiedzieć jest taką bardziej naukowcem, ale też jest tam podwójne dno. Dziewczyna w ogóle tam się tyle działo. Ta sytuacja się u każdego z bohaterów tak zmieniała. Zawiłość wątków. To po pierwsze, nie umiem tego opowiedzieć. Znaczy, musiałabym usiąść i po kolei powiedzieć jakby o tych trzech nurtach, o tym kawałku świata, który tam poznajemy i co się tej osobie wydarzyło, ale jakby nie chcę tu nic więcej powiedzieć, bo aż szkoda by było, żeby ktoś widział za dużo, zaczynając tą książkę. I dobrze, Sanderson, on tak lubi powolutku trochę, ale tu w ogóle mi to nie przeszkadzało. Po prostu ja jestem zachwycona tą książką, mój Paweł jest zachwycony tą książką, tu mamy takie fantazy, ale tak, mamy tutaj też fantazy takie, no powiedziałabym, w sporym stopniu militarne. Ale tak jakby porównując stopień militaryzmu w Eriksonie, a tu... To tu jest wszystko naprawdę do łyknięcia. W ogóle to nie razi w oczy. Jeżeli ktoś nie lubi czytać za bardzo o bitwach czy coś, no jest tego tam trochę, ale to jest tak poprowadzone, że... I w ogóle bardzo łatwo Sanderson budzi w nas takie emocje i powoduje, że my
że my się z tymi bohaterami tak bardzo związujemy. No po prostu serce się momentami krajało, jak coś naszemu bohaterowi nie wychodzi. I ta opowieść rozrasta się tak bardzo, że to jest w ogóle niepojęte. I ja przeczytam tylko pierwszy tom. Mamy do przeczytania jeszcze trzy tomy. Tak, one są podzielone, nie wnikam. Pod koniec grudnia ma wejść w ogóle nowy tom. Ja nie wiem, co tam jeszcze będzie pisane. Ja tylko, ach, ja mam nadzieję, że poziom będzie utrzymany. Tu strony ubywają. I bywa momentami, że gdzieś bardziej interesuje Cię jakiś wątek. No to jest nie do uniknięcia, ale nawet jeżeli przeskakujemy czasami z historii na historię, z bohatera na bohatera, bo jest to nieuniknione, musimy jakby każdym nurtem troszeczkę gdzieś tam podążyć, to zazwyczaj to było i tak angażujące zaraz, co się gdzieś tam działo. No od połowy ta książka, wiecie, jak oglądaliście vlog, że ja dzieliłam tą książkę z Pawłem. Czytaliśmy ją we dwoje równocześnie, co było sensownym pomysłem. I no, to czytając tą książkę się po prostu to czuje. Tam się jest, te opisy, te sytuacje, te emocje. A moment, kiedy jeden z bohaterów, nie powiem który, bo nie chcę właśnie spoilerować, zaczyna zdawać sobie sprawę, że pewna moc jakby w nim jest, nie wiem jak to inaczej powiedzieć, że no nie chcę nic złego w sensie zaspoilerować. No to jest wszystko tak dogłębne. Ten świat, te burze. No, ja zostałam bez słowa po tej książce. No nic, tylko chwalić. Nic, tylko zachęcać. I rozumiem fenomen tej książki. Ja nie wiem, co tak finalnie taki jakiś jeden punkcik, no bo nie ma chyba tego jednego punkcika, który właśnie tak tą książkę powoduje, że człowiek tak bardzo wnika. No nie ma takiego punkciku. Po prostu jest tak wiele aspektów, które tak do siebie pasują, są tak interesujące, że chociaż w dalszym ciągu, ja już tu mówiłam Pawłowi, on akurat uważa odwrotnie, że system magiczny, w Mgle Zrodzony ja byłam tak zachwycona, że tu troszeczkę tego jest mniej, ale tak mimo ilości stron ja dalej mam poczucie, że ta historia się dopiero zaczyna. Że, no to nie chcę powiedzieć, że to było wprowadzenie, ale że to wszystko zacznie gnać jeszcze bardziej do przodu. No to jest niesamowite i ja już bym najprawdopodobniej kończyła tom drugi, gdyby nie to, że czyta go mój Paweł. I jako, że nie chcę ponownie dzielić z nim książki, więc nie, on czyta. Przeczyta już całkiem sporo. Ja na przykład czytam dużo różnych książek i po prostu sam proces czytania jest dla mnie tak ważny, tak odprężający. Ostatnio w ogóle mam takie łaknienie na non-stop nową historię, non-stop coś innego bym chciała przeczytać, a niekoniecznie kontynuować daną historię, nawet jeżeli mi się podobała. Więc mam takie poczucie, że chcę więcej. A mój Paweł na przykład czyta mało, w porównaniu do mnie czyta mało, ale czyta. On kiedyś w ogóle czytał fantastykę, a ja nie, więc tak jest chyba jeszcze do przodu w tych klimatach, a wiem, że jego bardzo to wciągło. Więc śmiem twierdzić, że dla osoby, która nie do końca siedzi jakoś strasznie w fantastyce, że odnalazłaby się w tej historii. Więc ja chapeau bas dla autora. I no, ja nic więcej chyba się mądrego nie wyduszę a propos tej książki. Jak tylko to czytajcie. W stu ona jest taka jakaś inna w ogóle od tego, co dotychczas czytywałam. Nie jest taka płytka, no, a bohaterów to w ogóle, no, człowiek im tak kibicuje i naprawdę tu emocje są po prostu i widzę to, zarówno jak ja to czytałam, no to ja to widziałam i czułam, ale widzę to na przykład mojego Pawła, który na przykład, nie wiem, no czytał Kosiarzy wcześniej, tak? No na pewno nie. Nie miotały nim takie emocje. Czytam Mgłę Zrodzonego, no to tu już bardziej z tym, że widzę, że Pawła Droga Królów bardziej urzekła. On jest po pierwszych trzech tomach z Mgły Zrodzonego, które mu się podobały. I tam, ale tam finalnie było zawsze, pierwszy tom był cały spoko, zajebisty.
A potem zawsze to budowanie tego wszystkiego prowadziło do takiego końcowej kumulacji i po prostu łubdu, nie? I jakby czytając tą książkę, tak mozolnie, powolutku, aż do łubdu. Tu tego na razie nie czułam. Praktycznie jak tylko wgryzłam się w historię każdego z tych głównych bohaterów, chociaż tutaj jest tak naprawdę wypisane, bo właśnie sobie przeczytałam tył, że tak naprawdę obserwujemy i podążamy w sumie czterema nurtami, czterema historiami, bohaterami. No tak, jest jeszcze pewien zabójca, który jak tutaj nawet tak ładnie jest napisane, płacze kiedy zabija. Więc pominęłam go, ale jego też było najmniej, ale jest kuźwa ważna postać, nie wiem czemu wcześniej cały czas mówiłam 3-3-3, bo jakby ich jest tam najwięcej, tak? No mamy tu właśnie naszego Kaladina, chirurga, który poniekąd wylądował jako wojskowy, a finalnie jako niewolnik. Potem mamy naszego Dalinara, który jest arcyksiąże, jest wojownikiem, choć można by powiedzieć trochę u schyłku, przynajmniej tak się na początku wydawało, swojej drogi w tym temacie. A i mamy naszą, jak tutaj jest napisana, osoba oszust, młoda kobieta skrywająca za płaszczem kłamstw swoją prawdziwą naturę. Ja już nie będę dłużej, bo ja tu nic mądrego nie mówię i no po prostu miotam się między słowami, a to po prostu trzeba przeczytać. Trzeba przeczytać. Jak ktoś lubi fantastykę, taką inną niż... bo wydaje mi się, że ostatnio bardzo dużo gdzieś tam na rynku, w ogóle w takich nowych pozycjach gdzieś tam, to wszędzie tak popularne są takie książki, gdzie ten wątek romantyczny jest i jakby wszystko na tym bazuje. I wtedy przez to, że wątek romantyczny jest tak strasznie rozwleczony często, to budowa świata jest taka po łebkach. Albo postacie są takie mało realne, albo mało wnikliwe, albo czasami po prostu głupio postępują tylko po to, żeby nakręcać gdzieś ten romans w tle. Czy tam nawet nie w tle, jak po prostu jak nakręcać ten romans po prostu na głównym wątku. To wtedy traci troszeczkę takiego uroku. To jakby są inne ważne rzeczy, a jeżeli gdzieś tam, bo tu nie mamy za bardzo wątku romantycznego. Gdzieś tam, wiadomo, wątek romantyczny. Tutaj wiecznie są gdzieś uczucia, ale to są tak różne uczucia w zależności od tego, o kogo chodzi, że tego szukam w fantastyce. Po prostu. Nie ma co więcej powiedzieć. Tego szukam. I to są tak dwa różne światy, mimo że tu mówimy fantastykę i tu mówimy... To jest jakby poziom fantastyki w fantastyce, to jest po prostu no, epickie. I ja rozumiem, czemu ludzie tak uwielbiają. Chyba nie znalazłam ani jednej opinii, czy nie natknęłam się na żadną z opinii, gdzie ktoś by napisał, Boże, jakie to beznadziejne, nudne i w ogóle jak ktoś mógł to przeczytać? No w życiu. I w ogóle chyba jako Sanderson musi mieć czuć presję, pisząc kolejny tom. Ja naprawdę nie umiem się doczekać kolejnych tomów. Ja tak mam do przeczytania jeszcze dużo, co mnie po prostu napawa entuzjazmem i radością. Tak jak mówię, no czekam aż Paweł to dokula. Ale ja w międzyczasie czytam no inne rzeczy, które też są spoko, ale no ta w sobie ma to coś. To coś, że jak przeczytam pewnie wszystkie, troszeczkę po Mgły Zrodzonym, po pierwszych trzech tomach też takie miałam poczucie, że kurczę, teraz trudno będzie to przebić. I jakby wiadomo, trafia się na różne książki i... No i ten miesiąc widzę, że tak kula się pod znakiem takich książek typu no spoko, ale w sumie nie powaliło mnie to na kolana i nie kazało czynić pokłonów, a ta tak, ta po prostu klękajcie narody, kawał dobrej książki. I ja jestem pewna, że jak ja usiądę na przykład za rok albo za dwa i przeczytam ją jeszcze raz, to wręcz więcej smaczków wyłuskam jeszcze. No, czyli... Ja muszę sobie pokupywać zamiast pięknych książek Agaty Christie, tu w ogóle też sobie już daruję, no nie wiem, jak te inne książki typu Zakon Drzewa Pomarańczy, Dzień na Stanie Nocy chyba, tak? To są jeszcze właśnie tej autorki, ale jakoś tak, wiecie co, to ja sobie tego Sandersona pokupuję więcej.
Jak mam lokować pieniądze, to chyba w Sandersona. Poza tym przeczytałam Pół Króla Abercrombiego i to też przeczytałam właśnie Pół Króla, nie tą główną jakby historię, z której tak mi się wydaje, przynajmniej póki co gdzieś tam Abercrombie u nas tu jest sławny. No i ja już wiem, w którą stronę chcę wydawać pieniądze na książki. Po prostu co powoduje, że człowiek ma albo łzy, albo gęsią skórkę na skórze. No wiem, że Paweł parę dni temu było, czekał, chyba się coś ugotuje w kuchni, siedział se, czytał w tej kuchni i tak tylko do mnie mówi, patrz, i wyciąga rękę, a tutaj gęsia skórka. No dosłownie miał gęsią skórkę, jak czytał, no to jest... Ja nie wiem, czy mam, nie zwracam na to uwagi, czy jak czytam i się strasznie emocjonuję, czy mam jakieś fizyczne symptomy, nie wiem, może mam, nie zwracam uwagi na to. A on po prostu... Co więcej, no więc Drogę Królów ze spokojną głową mogę polecić, bo zarówno ja, jak i mój Paweł uważam, ta książka jest po prostu wybitna w temacie fantasy. Czytać i oby więcej takich książek, bo to jest książka, którą warto przeczytać nawet nie raz, więc okej. Okay. A potem tak tylko już teraz napomknę, tak dosłownie w dwóch zdaniach. Czytaliśmy to przez święta. Jest to książka Winston wraca na święta, którą czytaliśmy na zasadzie kalendarza adwentowego. Tak, to mamy tutaj nawet piękną rozpiskę. Oprócz tego, że czyta się każdy fragment historii danego dnia, zdarzały nam się być po tyłach, ale potem czytaliśmy po dwie, trzy nawet na raz, też się zdarzało. Oprócz tego mamy tutaj zadania, które można z dziećmi wykonywać. No troszeczkęśmy odpuścili i nie wszystkie były... te zadania takie, które moje dzieci by były tym zainteresowane w ogóle. A z drugiej strony tak myślę, że jakbym bardziej przysiadła z nimi, że chcemy zrobić coś konkretnie, no bo tam był, nie wiem, łańcuch z popcornu, jakieś ciasteczka, kartkę na święta zrobić, no Winstony dzieci namalowały same, tak? Jak ja bym ich tam bardziej może przycisnęła, albo była bardziej regularna, że każdego dnia przeczytaliśmy dosłownie jedną, a nam się zdarzało, bo gdzieś tam w te święta tego One Piece'a odganialiśmy, że na przykład dwie albo trzy nie przeczytaliśmy i potem ciurkiem więcej trzeba było przeczytać, już nie do końca się potem chciało usiąść i coś kreatywnie robić. Ale sama historia naszej małej myszki, która szuka swojej mamy, była urocza. Urocza i zarówno dla mnie, jako osoby dorosłej, która to przeczytała, bo to jakby głównie o to chodzi. I nasza myszka spotyka różne inne zwierzątka, innych przyjaciół, którzy jej w tym pomagają. I ona odnajduje w końcu swój dom, bo ona oczywiście nie pamięta. Wszystko zaczyna się od tego, że pamięta w innym języku, było kołysankę czy wierszyk? To była kołysanka, bo ta myszka śpiewała to Winston. No, to było po prostu urocze i sama w pewnym momencie byłam ciekawa, gdzie go to wszystko zaprowadzi i czy on tą mamę znajdzie, więc to było piękne. Jeszcze, że tak powiem, klimat świąt robił swoje. I jakby nie tylko moja opinia się tu liczy, to jest książka dla dzieci, ale zarówno mój już teraz 10-latek, jak i moja 7-latka wypowiedzieli się, że im się podobało. Wręcz Piotrek, on jest bardziej taki, bardziej lubi, jak się mu czyta. Sam lubi już teraz też dużo czytać, z czego jestem bardzo dumna. I on jakby, mamo, jeszcze Winstona dzisiaj nie czytaliśmy, mamo, więc... I myślę, że mojemu Pawłowi też się podobała ta historia, bo czytaliśmy ją trochę naprzemiennie, nawet w pewnym momencie, kiedy ja jakiś tam akurat danego dnia nie czytałam fragmentu, też mnie ciekawiło, więc jak tylko następnego dnia ja siadałam, żeby był mój fragment do przeczytania, to sobie przekartkowywałam, co tam się wydarzyło, nie? Bo dzieci nie umiało mi streścić. Ja polecam. Czyli do dzieciaków tak wiek między 6 a 10 i jak najbardziej. Ignacy jeszcze nie. Na przykład 3-latek kompletnie za dużo treści, żeby on się mógł na dłużej skupić. On gdzieś tam pooglądał kartki, bo ilustracje są bardzo ładne. Naprawdę są takie świąteczno, czasami zagadkowo, mroczne. No nie, mroczne to złe słowo. Takie klimatyczne. W ogóle no takie... No, super. Bardzo sobie chwalę tą książkę i jakby sam pomysł tego, że właśnie, że czytamy jedną dziennie, jak kalendarz adwentowy, to już w ogóle dzieciaków bardzo zachęciło do tego, by to czytać. Bo ostatnio mamy tak, że czytamy Ignasiowi, no bo nie jest malutki, ale czytamy książki, które mają mało tekstu. No tak to jest u 3-latka. Bardziej jednak on się skupia na obrazkach i dinozaurach przede wszystkim.
A z kolei Piotrkowi na przykład już dawno nic nie czytaliśmy, bo on czyta sam już sobie. Podszkolił się z czytaniem super, więc One Piece jest w stanie już teraz czytać z napisami bez problemu. Oglądać anime i czytać napisy. A Zuzia jakoś tak, ona zawsze mniej domagała się czytania. Czyli jak my tam narzucaliśmy czasami coś, to owszem, słuchała, ale widzę, że tu się zaangażowała, więc to duży plus dla książki. Dzieciaki zadowolone. No i teraz tak tylko wspomnę o tym, że oglądamy One Piece. Ja przeczytałam weźcie tomów mangi, syn już trochę dalej, bo dostał trochę oczywiście pod choinkę i na urodziny parę tomików gdzieś tam, więc czyta dalej. Moja Zuzia czyta One Piece'a. Ja nie wiem, jak to się wydarzyło. No i oglądamy. Oglądamy i ja nie wiem. Nie wiem, czemu akurat te anime, bajka, kreskówka, jakkolwiek to nazwać, wpływa na mnie tak emocjonująco. Ja wam powiem, że ja jestem osobą, która raczej nie płacze na filmach. Nie lubię oglądać romantycznych filmów, takich wyciskaczy łez tak zwanych. Ja jestem w ogóle taka miękka. Ja tam wolę jakiś takich horrorek, trochę się pobać, takie jakieś rzeczy. To mój Paweł bardziej lubi takie filmy właśnie, że gdzieś tam bazują na tych emocjach takich. A One Piece wywołuje u mnie po prostu wzruszenie, łzy. Jesteśmy, jak ktoś jest w temacie One Piece'a, akurat jesteśmy troszeczkę przed tym, jak będziemy żegnać się ze statkiem Going Merry. Kto widział, ten wie. I ja już wiem, że będę ryczeć. Ja oglądając to lata temu, myśmy byli tak zaryczani z Pawłem, że ja nie wiem, o co chodzi. Bo to nie jest nie wiadomo jak, jaka historia odkrywcza. No po prostu to jest historia o przyjaciołach, którzy pójdą za sobą w ogień, tak? I jakby to robi taką robotę. Te postacie są tak różne, tak unikatowe w swojej postaci. Luffy, który jest... No Luffy to Luffy. Kto wie, kto go zna, ten wie, o czym ja mówię. No to jest niemożliwe. W momencie, kiedy Luffy, ten taki głupiutki, szalony kapitan, robi się poważny w końcu i jest w stanie po prostu dać się pokroić za członka drużyny, załogi, no to po prostu aż serce tak drży. Ja jestem po prostu wielką fanką One Piece'a i niech mnie nikt tutaj... Ja nie oglądam dużo wprawdzie anime czy mangi, no coś tam za młodości swej wcześniejszej, nastolatkowej, sporo tego oglądam, ale w dorosłym już takim moim życiu nie bardzo. I ten powrót do One Piece'a, myślałam, że to będzie takie Jezu, jak ja to przeżywam z tymi dziećmi, dajcie spokój. Choć uważam, manga jest taka konkret, a ten anime troszeczkę tak się wlecze, no nie ma wybacz, troszeczkę. Ja uważam, że to długo biegną, długo coś rozkminiają, jest to takie odczuwalne są te dłużyzny, co nie zmienia faktu, że jak już się kurczę dzieje akcja, no to po prostu emocje mam na wierzchu. No. Na bank będziemy ryczeć na pożegnaniu Going Merry. Jestem pewna, po prostu niesamowite. I mam syn dostał puzzle w ogóle na urodziny One Piece'a 1000, będziemy układać, więc fajnie. Dobrze, i to było chyba na tyle. Moje podsumowanie. W ogóle bardzo tak chaotycznie chyba mówiłam, więc pewnie będę robić tak, jak będę to montować, wiecie? Bo ja tak potem robię i potem stękam, mówię, Boże, czemu ja tego nie powiedziałam? Może to, a może nagram to w ogóle jeszcze raz, bo przecież Boże drogi. Pewnie tak będzie, więc z góry przepraszam, jeżeli to było chaotyczne, ale albo miałam takie książki, które w ogóle nie wywołały we mnie emocji i były takie, tak jak mówię, ble, albo były takie, że po prostu wow. No. Więc czytajcie, moi drodzy. Czytajcie, czytajcie. Wszystko, co chcecie. Szukajcie tych emocji w tych książkach, bo to o to chodzi. Dajcie się im wciągnąć na całego. I no i co? Smacznej kawy. Samych tych właśnie fajnych książek. I zdrówka wam życzę, bo myśmy Sylwestra zakatarzeni siedzieli z dzieciuchami, więc żyćko, nie? No więc, moi drodzy, trzymajcie się ciepło. A ja mam nadzieję, że za chwilę wrócę do Sandersona. Los ze mnie kpi, nie? Że muszę tak czekać na tak piękną książkę, no ale poczekam. Buduję jeszcze po prostu tą chęć tego czytania jeszcze bardziej, potem tak już wsiądę tego Sandersona dalej w te archiwum burzowego świata, to po prostu pójdę jak burza. To trzymajcie się.
A ja wypiłam już całą kawę. Dobra. Teraz idę po bąbelki. No, by było na tyle.